Przypomnę, że miała stratę 8 punktów, a już atakować jej pozycję będzie Van Lindsay, wiceliderka Pucharu Świata. Amerykanka. O, zdecydowanie. Zdecydowanie, to jest najdłuższy skok, 97,5 metra, a zatem już na pewno Daniela Jeraszko nie zdobędzie tytułu pierwszej mistrzyni świata. Spontanicznie tutaj przyjaciółki Van Lindsay się cieszą, ale rzeczywiście ładny skok. I Lindsay Van obejmuje prowadzenie. Trener Kjell Ivar Magnusson, Larry Stone. Dużo, 200.